sumie nie wiem, od czego zacząć. Ludzie pracy mają przede wszystkim czarne dywany. Z dwie jakieś fajne stewardesy zczesane w koczek. Przepraszam, będę świecił wam białą skarpetą. No samolot normalnie, samolot. Jego długość to jest 5136 cm. Taki długi. Milimetrów, no właśnie. Rzadko kiedy mam taką sytuację, że w sumie nie wiem, od czego zacząć, bo ten samochód ma w sobie tyle szczegółów i tyle detali i tyle drobiazgów, że trudno jest złapać flow i poukładać sobie to w głowie jak taki dobry książkę, poukładać rozdziałami, o czym mówić w przypadku Lexusa LM350H AWD. Samochód jedyny w swoim rodzaju, samochód nie mający konkurencji, samochód, który powoduje, że rynek motoryzacyjny wciąż dla nas, klientów, użytkowników, jest rynkiem arcyciekawym. Nigdy w życiu, powiem wam, nie przypuszczałbym, że LM trafi do Europy i że będzie oficjalnie dystrybuowany w Europie. Wydawałoby się, proszę bardzo, zwykły van Lexusa, pewnie pomieści tam 6-7 osób, pewnie jest to samochód, który swoją funkcjonalnością i taką lekką przykryweczką luksusu sprawi, że będzie to fajne auto dla rodziny, dla 6 osób, na narty i tak dalej. Haha, wcale, że nie. To jest auto stworzone kompletnie nie wiem dla kogo. No kompletnie nie wiem. Auto zbudowane na zasadzie wielki bus, wielki van. Jego długość to jest 5136 mm, czyli ponad 5 metrów 13 cm. Potężny samochód, który skrywa w sobie miejsce dla tych, którzy są w pracy oraz miejsce dla tych, którzy są właścicielami tego samochodu. Ja bym to auto bardziej niż do innych aut przyrównał do prywatnego odrzutowca. Wiadomo, że jak ktoś ma prywatny odrzutowiec, to nie pilotuje go sam, tylko ma pilota, mechanika pokładowego, nawigatora, z dwie jakieś fajne stewardesy zczesane w koczek. Jet musi być na tyle wysoki, żeby stewardesa w koczku mogła stanąć na wysokim obcasie. O. I podobnie jest z tym samochodem. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest gwiazdą rocka, jeżeli ktoś jest właścicielem sieci hoteli na całym świecie i musi swoim prywatnym odrzutowcem latać i te hotele na przykład odwiedzać, to jest miejsce, gdzie... Naprawdę jestem miłośnikiem zwierząt, ale zaraz nie wytrzymam. Musicie mi wybaczyć, pies będzie szczekał, bo to jest pies sąsiada, a nie mój. Mój jest dobrze ułożony. Zacznę od miejsca ludzi pracy. Ich świętem jest 1 maja. Tak jest, święto pracy, święto ludzi pracy. Oni tutaj siedzą, oni tutaj pracują. Prawdopodobnie gdybym był również nawet właścicielem jakiegoś luksusowego, butikowego, pięciogwiazdkowego hotelu, to bym kupił taki samochód po to, żeby mój pracownik woził moich gości takim autem gdzieś ze Śródmieścia albo ze Starówki na lotnisko, żeby oni potem wsiedli do tej first class albo do tego prywatnego samolotu i żeby cały czas czuli się dobrze. Tak bardzo łagodnie poproszę. Pamiętam, że kiedyś zaproszono mnie na jazdy Bugatti Veyronem po torze wyścigowym, ale prezentacja polegała na tym, że jeździło się tylko i wyłącznie w fotelu pasażera. Było się wożonym przez zawodowych kierowców wynajętych przez Bugatti. Wzgardziłem. Nie pojechałem, bo stwierdziłem, że takim samochodem to ja się muszę przejechać, a nie ktoś. Natomiast w przypadku LM-a mam kompletnie odwrotne proporcje tutaj. Przejechałem tym samochodem ładnych kilkaset kilometrów, głównie tam, za kierownicą. I muszę wam powiedzieć, że cały czas z zazdrością zerkałem w lusterko na tego, który siedzi tutaj i mówię, aha, no to ja muszę się zorganizować tak, żeby kogoś poprosić, żeby mnie tym samochodem powoził. I tak też się właśnie dzisiaj dzieje. I powiem wam, że naprawdę po raz pierwszy na tym kanale nie zasiądę dzisiaj w fotelu kierowcy, bo nie wiem, albo już wam opowiedziałem, albo zaraz wam opowiem, że jest dosyć elastyczny, ale głośny na wyższych obrotach silnik, że jest bardzo miękkie zawieszenie, ultra miękkie, które wybiera wspaniale nierówności, ale trzeba bardzo wolniutko wchodzić w zakręty. Po pierwsze, żeby nie pyrgać państwem szanownym jak workami kartofli, a po drugie, żeby się nie przewrócić, bo ten samochód ma dosyć wysoko umieszczony środek ciężkości, w ogóle jest autem dosyć ciężkim, a zawieszenie jest naprawdę jak ponton miękkie. Pierwsza czynność, którą muszę teraz zrobić, no to zdjąć obuw, no bo białe dywany dookoła. Ja tutaj z tego mojego studia trawa, słuchajcie, przepraszam, będę świecił wam białą skarpetą.
ale nie mam sumienia zrobić tego inaczej, żeby tutaj po prostu nanosić tego syfu. Jest oddzielny schowek na buty tutaj, przed nogami. Niestety jest na tyle mały schowek, na tyle małe azjatyckie buciczki, że moje buty już się w nim nie chcą zamknąć, więc będzie otwarty. Tam po lewej stronie przy wejściu jeszcze jest stojak wraz z ociekaczem na parasolkę. To jest też niesamowite w tym aucie. No i właśnie, zaczynam rozkminiać, co się tutaj dzieje, żeby moja gitara i ja tę podróż, żebyśmy spędzili wspólnie w nadwyraz komfortowych warunkach. Tak naprawdę, gdybym zaciemnił sobie teraz tutaj roletki, zamknął oczy na chwilę, poczułbym się jak w first class w samolocie rejsowym. Albo w prywatnym odrzutowcu, ale nie wiem, bo nigdy nie leciałem. First classą kiedyś leciałem, a odrzutowcem prywatnym jeszcze nigdy nie leciałem. Może do tego też dojdziemy. Także taki pan możny, szanowny, jak wsiada do takiego samochodu i sobie to wszystko rzeczywiście pozaciemnia, to może mieć taką troszkę rozdwojenie jaźni. Jak się przebudzi, przecnie się z drzemki w takich ciepłych kapcioszkach pod ryneczku. Czy ja już kurna w tym jecie jestem? Heju, czy znaleźć ten samochód? Jeszcze jet! No, ojej! No, tak będzie mówił pan możny. On zwykle na cyku, no bo jak już tylu pilotów i kierowców zatrudnia, to trudno, żeby było inaczej. Mam tutaj przyciski fizyczne, od lampek, od tych LED-owych, ale mogę też to zrobić kompleksowo, używając do tego, moi szanowni, mogę tak skrótowo sobie zrobić oświetlenie dzienne, oświetlenie nocne, oświetlenie do czytania. Mogę zaciemnić tutaj, z tej przestrzeni, sufit, jeżeli mi słońce będzie za bardzo świeciło w ryja. Mogę też, słuchajcie, jednym szybkim ruchem oddzielić się od tak zwanego barachła, które siedzi z przodu. No, bye! Ale jeżeli chcę podejrzeć, co robi barachło tam z przodu, ta-dam, to mogę odmlecznić albo zamlecznić. Jak wam tam jest? Prima sort? O, jak dobrze, dobrze, tak, tak. No tam niestety siedzą przegrywy, no ci, którzy na co dzień są w robocie i muszą tyrać w tych garniturkach i w tych białych koszulach, a tutaj jest pełna rokowa swoboda, czyli im ktoś bardziej zamożny, tym bardziej wygląda troszkę jak kloszard, tak jak ja, nie nosi garnituru na co dzień, bo nie musi, bo te garnitury pracują dla niego, o. Cóż mają tutaj ludzie pracy? Ludzie pracy mają przede wszystkim czarne dywany, czyli mogą do tego samochodu wsiadać w butach, co tutaj w przypadku tylnego rzędu siedzeń nie jest już taką oczywistą oczywistością. Ludzie pracy mają także podgrzewane, wentylowane fotele z białej skóry, mają akcenty z czerwonawego, tak zwanego ruskiego złota, mają troszkę drewna, mają troszkę plastiku, mają trochę skóry, mają tutaj bardzo fajne, fantastyczne, wręcz luksusowe warunki pracy. Ale dalej, oni są w robocie. Ten asystuje pewnie i może podać drinka w przerwie w podróży, zaserwować, jeżeli Państwo z tyłu sobie zażyczą, a ten tutaj, no to po prostu jedzie. Cóż ten tutaj, co jedzie, ma do dyspozycji? Ma do dyspozycji ogromny, ponad 11-calowy ekran, już z tym w miarę nowym infotainmentem, ale uwaga, nie próbujcie w LM-ie parować dwóch telefonów naraz, bo samochód zwariuje. Naprawa hardware'u po tym, jak on będzie wyszukiwał, jak mu się zazębi za dużo sparowanych telefonów przez Bluetooth, może kosztować nawet 30 tysięcy złotych. Będzie aktualizacja, ale to dopiero za 2-3 miesiące. Także ci, którzy dzisiaj łykają LM-a, uważajcie, parujcie tylko jeden telefon, bo może być drogo, niesamowite, ale jednak prawdziwe. Jeżeli zaś miałbym ochotę zgłębić lekturę lub spożyć posiłek. I znowu, panie Heniu, czy ja znowu jestem w tym samolocie, czy pani Kasia stewardesa przyniesie tego łososia, czy nie? A nie, kurna, to samochód. Tu pani Kasia rozprostowana w koczku nie stanie niestety. Przestrzeń nad głową jest ogromna, ale nie aż tak duża, żeby pani Kasia wraz z koczkiem oraz swoim pięknym kepi zmieściła się tutaj na wysokiej szpilce na stojąco. Jeżeli miałbym ochotę coś przechylić, jest miejsce na szklaneczkę. O, dobra, stolik, podłokietnik, no samolot normalnie, samolot. Dobrze, będę zgłębiał dalej. Tu wszystko obite na miękko, tu się mogę opierać, tu mam całe centrum dowodzenia jeszcze, które mi się otworzyło. Widziałem, coś mnie uwiera tutaj w ramię, a to centrum dowodzenia mnie uwiera w ramię. Tam są gniazda USB-C, tam jest ładowarka indukcyjna do telefonu, także
Multimedia może nie do końca wygodnie umiejscowione, ale tutaj też są. Po mojej prawej zaś. Dobra, złożę ten stolik, nie będę nic spożywał i tak, bo tutaj produkcja co najwyżej kanapki z chlebem razowym organizuje. Prawda? Jakie smaczne? Tak, z pastą jajeczną. No, pasta jajeczna musi być i krakowska sucha. I teraz możemy się policytować, zobaczcie. Tadam, 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 razem mamy trzy. No, dwa telefony do obsługi różnych urządzeń. Tu jeszcze kostka do gitary moja rockowa musi być, żeby nie było. Death Angel. Złapana pewnie gdzieś na koncercie. Dobre. O, dwa telefony do obsługi. I teraz ważna rzecz. Ten telefon to jest mój prywatny, także nim się w ogóle nie przejmujcie. Ważna rzecz. Nawet w najwyższej klasy limuzynach następuje rozróżnienie pomiędzy prawym i lewym fotelem tylnej kanapy. Pamiętacie ultraluksusowego Lexusa LS600H, te białe skóry, ta otomana z tyłu. Najbardziej wielofunkcyjnym fotelem był ten. Tu jednak było miejsce dla może gościa, może ochroniarza, ale gwiazda siedziała na tym fotelu, czyli po przekątnej z kierowcą, żeby wysiadać od strony chodnika i ten fotel miał najwięcej funkcji i mógł się najbardziej rozłożyć, chociaż nie do końca zupełnie na płasko. Natomiast tutaj w LM-ie nastąpiła pełna symetria. Tu nie ma ważniejszego i mniej ważnego. Tu pan i pani, lub dwóch panów, lub dwie panie, lub jakkolwiek wolicie, są na totalnie równorzędnych zasadach i mają dokładnie takie samo wyposażenie i takie same możliwości regulacji i przysposabiania swojego miejsca siedzącego. Jazda tym samochodem jest kompletnie nijaka. Zauważcie, że z tej pozycji jest to najzwyklejszy samochód świata. Jest to dobrze wyposażony bus. Z tej pozycji jest to porównywalne auto z V-klasą na przykład. Jest to porównywalne auto z innymi samochodami tego segmentu, z Multivanem, z luksusowymi busami, o tak bym to nazwał. Niestety my w Europie jak zawsze jesteśmy ciut poszkodowani i ciut niedowartościowani, gdyż ponieważ mamy dostępny tylko jeden układ napędowy, a jaki to zaraz Wam pokażę. Tak, szczekaj, szczekaj, baranie. No nie mów ta, że nie ma teleskopów. No w takim... Ale wtopa. No dobra. LM jest draczny. LM-em można się pozachwycać. Ma ten wielki pysk, ma tą mordę, ma ten prostokąt w sobie. Jest takim, takim pięknym, czarnym trumniaczkiem, jak naprawdę taki rasowy półbud proboszcza. Jak idziemy czasami procesja i proboszcz się przemieszcza, nie, to widać taki lekko przykurzony półbud. Mniej więcej wygląda tak. Najsłabszym zdecydowanie elementem tego samochodu jest układ napędowy. No i teraz ja się zapytuję, zadam to jak zawsze w formie, tak odpalony jest, bo by się bardzo szybko rozładował. Zadam to jak zawsze w formie pytajnej, żeby nie było, że ja się czepiam. Więc zapytuję, dlaczego w Australii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych można kupić ten samochód z prawie 400-konnym układem napędowym znanym z najnowszego modelu RX, czyli z doładowaną benzyną i oczywiście napędem hybrydowym połączonym z napędem na 4 koła. Dlatego, że tamten układ napędowy jest fajny i ci, którzy mieszkają na innych kontynentach, mogą sobie z tego skorzystać. A dlaczego zatem w Europie ten samochód dostępny jest tylko z pospolitym układem napędowym dostępnym w RAV4? 250 koni? W takim samochodzie, który waży 2,5 tony? Naprawdę? Nie wiem. Nie wiem. Najsłabszy punkt programu. Po mieście jeszcze jeździ się aksamitnie, elegancko. Dwa silniki elektryczne. Jeden z przodu, drugi z tyłu. Dzięki temu jest napęd na 4 koła i wolno ssąca benzyna o pojemności 2,5 litra. Teoretycznie auto przyspiesza od 0 do setki w 8,7 sekundy. Ja wiem, że to nie są wartości najważniejsze, bo tym samochodem jak się wiezie znamienitych gości, trzeba jechać dostojnie. On jest niezwykle miękko zawieszony. On wymaga od kierowcy takiej limuzynowatej jazdy. Ale chciałoby się czegoś więcej. Przejechałem tym samochodem prawie 1000 km już, 200 z tego po mieście, a 800 w trasie i muszę Wam powiedzieć, że jak miał jeszcze raz jechać w trasę, to bym poprosił któregoś ze współpracowników, żeby zasiadł za fajerą, a ja bym sobie usiadł z tyłu, bo żadna to jest niestety rewelacja. Tak jak ten bagnet tutaj, no też żadna rewelacja. No. BMW w swojej najnowszej serii 7
umiejscowiło tutaj pod sufitem monstrualny 31-calowy ekran, żeby można było odwzorować telefon, oglądać filmy po HDMI, podłączyć sobie Apple TV z tej kostki i tak dalej. Co zrobił Lexus? Przed moim nosem pierdyknął 47-calowy ekran. I co? Można? Można, do tego potrzeba przestrzeni, a tutaj ta przestrzeń jest. Jakby ktoś się uparł i chciałby jeszcze, nie wiem, 50 cali, to jeszcze mógłby go spokojnie o te 3 cale poszerzyć, ale nie ma takiej potrzeby. Mają największy? Mają największy. To jest większy telewizor niż całkiem jeszcze niedawno u mnie w domu był. Pod tym telewizorem, znowu, tak zwane ruskie złoto, które mnie okala tu z każdej strony. Są tutaj nawiewy klimatyzacji. Pamiętajcie, że klimatyzacja też tutaj cały czas aktywnie meandruje. Tutaj klimatyzacja cały czas szeregiem czujników mierzy temperaturę zarówno na wysokości stóp, jak i na wysokości głowy. I cały czas cyrkulacją powietrza, dyskretną, delikatną, cichutką, sprawia, żeby ta temperatura była idealna. Nie taka, jaką sobie wierzmożny jegomość tutaj siedzący, gdzie ja, zażyczy. Wziąłem już te telefony w łapę, ale zanim jeszcze z nich skorzystam, oddzielę się zupełnie od społeczeństwa. A tu się nie oddzielę, mam kamerę. No dobra. Tu się oddzielę od społeczeństwa. I mogę się pobawić. Muszę mieć do tego okulary, niestety. Mogę oczywiście stąd puszczać muzykę, mogę ustawiać klimatyzację, mogę ustawiać oświetlenie, mogę ustawiać wszystkie osłony, mogę też ustawiać fotele, tak jak mi się najbardziej podoba. I pamiętajcie, że w przypadku na przykład zamknięcia tego okienka, albo zaciemnienia, albo przestawiania klimatyzacji, albo sterowania muzyką, to ja mam tutaj nadrzędną władzę, a nie ten, który siedzi tam z przodu po lewej. On może mnie tylko uzupełniać. On może mi zaproponować ewentualnie, panie Janie, zapuszczę panu teraz Mozarta. I ja mogę powiedzieć, dobra, puszczaj, ale jeżeli mi się Mozart znudzi, to ja mogę tutaj włączyć i on będzie musiał tego słuchać. No, to ja jestem tutaj siłą nadrzędną. Dobrze, mam tutaj pamięci foteli, mam tu wszystko, mogę się przełączyć. O, teraz w komfort, przestawiać sobie te fotele na miliard różnych sposobów. Mogę je wentylować, mogę je ogrzewać i mogę spróbować się w takim razie nim pobawić. Spróbuję go rozłożyć maksymalnie jak się da i sprawdzę, czy da się osiągnąć w LM-ie pozycję 100% leżącą. Czy jest to jeszcze business class samolotowy, czy jest to już first class samolotowy. Jadą nogi. W sensie nie mi, tylko do góry. Chyba. O, zobaczcie. To jest tu. To jest tak. Dobra, kładę się. Lexus nie zaleca pozycji leżącej podczas jazdy, bo podczas kolizji czołowej człowiek, jego ciało bardziej może się wysunąć spod pasów. Ale jako, że ugrzęźliśmy na chwilę w korku. O, kurczaki pieczone, ty. 100% ligę pozycjon. I pas ze mną przywędrował tutaj, zobacz to. O, ja tak lubię spać na trupka. Tylko pochrapuję wtedy. Myślicie pewnie, ale piękny, ale wielki, znowu jakieś Gwiezdne Wojny, jakiś Soku Millennium nam tutaj, wielki spoiler nam tu przywędrował, ukryta tylna wycieraczka, jednobryłowa sylwetka wygląda obłędnie tego samochodu, wydawałoby się, że tu będzie Bóg wie ile przestrzeni. I po pierwsze, primo, bądź mądry, pisz wiersze i znajdź Zingweiss. Pokrywa jest na tyle duża, że nie ma tu Zingweissa. Robimy po amerykańsku. Podchodzimy tu. Stajemy tu i otwieramy, bo jakbym tam coś nacisnął, to by mnie pierdyknęło od dołu, no połamałoby mi kolana albo co, no. Sprytne to, fajne, to mi się podoba. No i dobra, mamy tutaj takie jakieś półkoliste wyżłobienie, które ma nam przypominać bagażnik. Zważyć trzeba wszakże to, że jeżeli będziemy korzystać z rozkładanych foteli, które w tym wypadku rozkładają się do zupełnie płaskiego łóżka, do wyrka,
no to tutaj już właściwie nic nie możemy zapakować, to możemy tylko dotąd zapakować, czyli no dwie kabinówki ewentualnie wejdą. I teraz sobie wyobraźcie, kupujecie sobie busa, vana i włożycie do niego maksymalnie dwie kabinówki, ale cymes, nie? Ale czad. Jeżeli nie będziemy rozkładać foteli, to wiem, bo jechałem tym samochodem na koncert wraz z moim zespołem, że można tutaj upchać i akcesoria perkusyjne, i gitary nawet leżąc tutaj weszły, ale trzeba pamiętać, żeby nie przymiażdżyć tego towaru podczas rozkładania tylnych foteli. Czyli przestrzeń bagażowa w tym samochodzie jest kwestią totalnie umowną. Nie można powiedzieć, że to jest jak w kompakcie. 350 litrów i jedziemy, nie? Do półki. Bo nie ma półki, bo tu nic nie ma. To jest wszystko inaczej. Ale ja tę oryginalność lubię w tej motoryzacji. Lubię takie rozwiązania, których inni nie mają. O, ktoś tutaj coś przywoził, zobaczcie, bo już się, no niestety, na tej ekskluzywnej skórze wgniotki porobiły. Ładnie. Tutaj jest bardzo. A, jeszcze jedno. Masaż. No nie mogę, jak już sobie leżę, to nie mogę zapomnieć. Mam tak, całe ciało odświeżanie, całe ciało rozciągnięcie, całe ciało uproszczone, górna część ciała, dolna część ciała, ramiona i lędźwie. Wezmę sobie całe ciało rozciągnięcie. Intensywność 5. I zobaczę, co to się będzie działo. Jaka szkoda, że Państwo tego nie czują. O, jak wypycha. A mam takiego lekkiego robokopa tutaj pod łopatką, także bardzo dobrze mi to robi. O! Czy to jest test samochodu, czy już nie? Sami osądzicie. Ja tak mogę testować w nieskończoność. Pomyślę, że jeszcze mogę to wentylować, jeszcze mogę... No widok mam tutaj obłędny, no jestem odcięty od rzeczywistości totalnej. Mój kierowca jedzie bardzo delikatnie, ja naprawdę nie czuję, że jadę, nie ma żadnych przeciążeń tutaj na boki. No kimałby w tym samochodzie... To jest niesamowite. I zobaczcie, że w sumie już się rozkładam teraz do pozycji pierwotnej. W sumie jednym przyciskiem wracam do modelu fotela 1:1, żeby fotel znowu był fotelem, a nie leżanką. Wszystko dzieje się za mnie. Zobaczcie, że nikt inny tak naprawdę tego nie ma. I niech to będzie najlepsze podsumowanie, bo wiadomo, że ten samochód jest 99% ludzi do niczego niepotrzebny. Taki LM. To jest samochód skierowany do bardzo wyspecjalizowanego grona klientów. Albo będzie to wożenie komercyjne ultra VIP-ów, albo będzie to, jeżeli ktoś taki samochód by chciał mieć na własność, no to faktycznie zamiast Rolls-Royce'a, zamiast Bentley'a, zamiast siódemki, zamiast S-klasy mamy coś innego, ale musimy mieć też na etacie kierowcę, bo jazda osobista tym samochodem naprawdę nie przystoi. To auto kosztuje 730 tysięcy, 729 dokładnie tak skonfigurowane. Dużo czy mało? Przy cenach dzisiejszych limuzyn, które, nie wiem, nawet sportowe samochody już potrafią kosztować po półtorej bańki, po dwie, po trzy, to taka ekstrawagancja w postaci naprawdę ultra luksusowych dwóch miejsc, jak w samolotowej first class, za 700 tysięcy, to się robi całkiem przyzwoita cena. Uwierzcie mi, że taki średniej klasy prywatny odrzutowiec kosztuje dzisiaj między 20 a 30 milionów dolarów, więc te cenniki są kompletnie nieporównywalne. Jeżeli jesteś muzykiem, jeżeli jesteś kompozytorem, jeżeli jesteś aranżerem, dużo podróżujesz, jesteś w trasie, jeździsz na koncerty, ale nie jesteś zespołem składającym się z 5 czy 6 osób, tylko po prostu w aucie musisz tworzyć, komponować, pracować, robić cokolwiek, to jest rozwiązanie 100 na 100. Chciałbym znaleźć się kiedyś w takiej sytuacji, w takim miejscu na świecie, żeby ktoś kiedyś takim samochodem zawiózł mnie z lotniska do hotelu, albo z hotelu na lotnisko. Każdy samochód jest inny i każdy ma swoją specyfikę. Lexus LM na przykład ma ogromny pobór prądu wtedy, kiedy stoi. To jest auto niezwykle ciekawe, auto, o którym dobrze się opowiada, auto, które sprawia, że jesteśmy w stanie bardzo łatwo zadzierżnąć komunikację interpersonalną, bo ktoś podchodzi: ej, panie Adamie, co to takie fajne? Zostałem uprzedzony, żeby ten samochód nie stał długo z włączoną tylko stacyjką, bo rozładuje się w 15-20 minut kompletnie i dokumentnie, że jeżeli chcę pobawić się tym samochodem, tą elektroniką, tą elektryką, to żeby stał odpalony albo żeby się po prostu nim nie bawić. Więc zanim ruszę w kolejną trasę, biorę ze sobą takie oto sprytne urządzenie, bo gdybym się zapomniał, gdybym się zagadał, będę miał ze sobą booster,
który bez problemu mogę podłączyć do akumulatora i kiedy rzeczywiście ten samochód przez przypadek wyzionie ducha jak dętka, to bez najmniejszego problemu go odpalę. Także na pewno ten element w moim bagażniku się znajdzie. Znajdzie się też wielofunkcyjna latarka. Pamiętajcie, że jak nawet łapiemy kapcia albo rozładuje nam się akumulator, nigdy to nie dzieje się w piękny, słoneczny dzień i w południe. Zawsze dzieje się to wtedy, kiedy leje, wieje i jest środek nocy. Także te dwie rzeczy ładuję, lecę po instrumenty i walizki.